Zobaczymy, co się da ugrać. Siemanko. Kto to jest, kurwa, Protek? Coconut Kid jest OTP-kiem LeBlanki, na to wychodzi. Ale LeBlanka w tym sezonie cienka jest. To powinno być łatwe. Pierdolę. Roundshot na Kajsie? No spoko. Ja niestety sobie już kurwa wiem, że nie mogę sobie pozwolić na pić z elektrocutem. Trzeba mieć runki pod linie lekkie. Przynajmniej. Kurwa, creepa nie mogę dobić. O co chodzi? A widzę, że on też ma 10, on też ma problemy. Ja po prostu pechowe creepy są na midzie. Dzisiaj. No nie fajnie, że mój ten dostaje na jaja level 1. Dobra, jest git.
będzie grał Eskę na Leblance? Czy to jest dobry item za 400 w ogóle, daje dużo many. No i czasem trzeba puścić parę stworów. Już mam teoretycznie go w range'u combo. Fajno. Musimy cofnąć do bazy i tepnąć po prostu. Szkoda, że kół nie trafiłem. No ale nic, dobre kół, dobre kół. Chyba na tym trafił. Tu się podziały widzowie dymy. Kurwa, Kaisa nam idzie? Spadamy. Nie ma ogę zostać te greedy kurwa. Ty widzowie, mam pomysł dla was. Uwaga, mówię, nie wysywajcie się i nie piszcie głupot. Co by na to? Obczem? Nie, trzeba grać kometę na Lux jednak. Kometę ze skorczem i najlepiej to ciastka i buta. Dojeżdżać kurwa od samego początku ze, bo tak to za bardzo tu widzę. Jesteś w early game. No sporo bije to jednak. On jest wkurwiony tą reakcją. No niestety czuję to, że dawno Lux nie grałem, ale trzeba będzie pograć. Boro robi. Nowe itemy na Lux mocno biją. Czy transcendencja jest mocna? Jak bardzo mocna. Mocna, bardzo mocna. Lepsza od Absolute Focusa.
kurwa. No i Grace przyszedł w końcu. No jebane gówno, no. Niedobrze, kurwa. Niedobrze, no niedobrze. Ciężko się gra na taką LeBlancę, kurwa, co? Tylko śmieć na łańcuchy gra. No nic, no. Bo nie jest źle, no. I tak powinienem robić sporo w tej grze. Tylko muszę się farmić. Jeden, dwa itemki. Ja pierdolę, jak on kurczę. No on niestety dobrze gra defensywnie, no. Średnio to mogę pomóc. Taki daleki gank jest trochę głupotą, jak ja świeżo co na linię przychodzę z ganka, no to wiadomo, że mnie oprawia. Ja muszę być kurwa cały czas ostrożny. Na czapie. Ty, a może sobie to puszczę w sumie? Niech on sobie idzie na midę tym dżinem. Okej, co tu mamy? Nafidowany Graves. Narstępujący linię. Kajsa jest do przodu, ale niewiele. No i LeBlanca, która to. Nie wiem, jakie ona ma itemy. Nie wiem w ogóle, co ona chce grać. Protobelta z tego? Mam jedenastkę, no powinienem zbombić każdego od nich. My się prożegnara ile on, no z tych squishy typów. I se to no.
Wariant trochę za bardzo wjechał. On ma w ogóle 9 level, to trochę jest niedobre. To jest niedobre. Ja pierdolę, no. Co oni kurwa robią? No, niedobrze, no niedobrze. Co mogę powiedzieć? Kurwa jebano. Zino, myszka mi kurwa spowolniła. Ja pierdolę. Gdyby chłop kurwa wymiarkował tak daleko. On go nie dogoni. Duży błąd. Takie podjazdy. No nic, ja muszę Wojda robić na drugi item. Kurwa, co oni tak padają i padają? No ma 700 gold za soldana. No pechowo jest rozgrywana ta gra trochę. No i się pokłócili już, chłopaki. Niefortunnie. No niestety sobie biorą maszora, no wszystko co mogą brać, kurwa. Kaisa Fed, Gnar Fed, Graves Fed. Już tak byśmy mogli jakoś podchodzić.
No to jakoś będzie ciężkie niestety. Chyba trzeba iść na bota, bo na bocie po prostu najwięcej nobów się trafia w teamie. Jebany pan, jak szybki. Ja też mam te beka jak trzeba. No pecha ma wają w tej grze, no ma. Trochę go poniosło tutaj. Dobra. Jak gierka jeszcze potrwa, to robimy Rabadona. Dzisiaj nie wiem, czy potrwa. Jest na to jakaś tam szansa. Nie mam dobry output, mogę catchować chłopów. No i co? Nie ma za bardzo co robić tutaj. Chłopaki muszą uważać. On Night Harvestera gra w ogóle na tej Leblance. Nie ma, wydaje mi się, że on jest taki useless. O Leblanką. Still stands.
Szkoda, że się dwóch nie udało złapać. No staram się zabijać. Nie wiem co lepsze, Rabadon czy to, ale raczej Rabadon, no. Dużo więcej HP. Kolejny naszar biorą. Są problemy. Dziennie jest jakiś nafidowany. No ja robię całe obrażenia w później prawie, że... możemy kogoś wyłapać, ale jak nie wyłapiemy, to im po prostu Drake'a powinniśmy oddać, bo... Jak to grę przegramy, podejmiemy jakiegoś losowego fighta. Nie wiem, tragiczna była ta walka, nie wiem co ten team robi, po co oni się chcieli bić jeszcze w takim tragicznym spocie, gdzie my jesteśmy dopierdalani z czterech stron. No by kurwa w teamie. No dajcie spokój widzowie. Jak wygrać mecze? Bronią to? Raczej nie. 3 na 5 będzie. No ale to nie jest nasze najlepsze 3. No bez szans. Co zrobić?